Witajcie, to ja Wojtek i kanał rockday.pl. Jak wrócić do kondycji po przerwie? Trudne pytanie. Ja bym sugerował najlepiej, żeby nie robić przerwy i dziękuję, do widzenia. Ale dobra, bardzo często się zdarza tak, że mamy przerwy, czy to powiedzmy gdzieś jakiś wyjazd, czy jakiś, nie wiem, wizyta kurczę nawet w szpitalu, załóżmy, to odpukać oczywiście, w niemalowane. Czy gdzieś jakieś, no właśnie, wakacje. Jak wrócić po przerwie? Albo złamana na przykład ręka, tak jak ja kiedyś miałem, żeby miałem w gipsie przez 4 tygodnie. Ale to nawet dobra, to już mówimy takie zupełne skrajności, ale taka sytuacja, powiedzmy, no nie chciało mi się, kuźwa, grać przez miesiąc, no i koniec, i nic z tym nie poradzę, i po prostu mi się nie chciało grać, ale później, kurde, coś nie za bardzo tutaj mi to wychodzi, no przecież przedtem wychodziło lepiej, prawda? Ja bym spróbował określić to w ten sposób. Jeżeli mieliśmy jakąś przerwę w grze na gitarze, to wracając do gry, trzeba sobie postawić po pierwsze jasno sprawę taką. Mamy świadomość po pierwsze, że nie graliśmy. Gitara to jest troszeczkę tak jak siłownia, powiedzmy. Troszeczkę tak jak siłownia. Jeżeli używamy tych palców, ćwiczymy, ale naprawdę ćwiczymy, to wyrabiają się i mięśnie palców, i ścięgna, i tutaj cały ten aparat, i ręka, tutaj jest ta ręka, i oczywiście też mózg, bo mózg też, prawda, kontroluje ręce, no chociażby nawet sam fakt siedzenia, prawda, powiedzmy, o nie, teraz już mi, no nie mogę, to coś mi niewygodnie, to zmieniam gitarę, a może teraz tak, a może tak, prawda, to wszystko też wynika z tego, że mamy coś niedostosowanego, albo po prostu wypadliśmy z wprawy i po prostu trzeba to rozpracować, więc tak jak mówiłem, gitara to jest trochę tak jak siłownia, więc trzeba by się nastawić, podejść z takim nastawieniem, że teraz będę ćwiczyć ćwiczenia, które są bardzo stricte rozwijające, wzmacniające z powrotem mięśnie. Czyli pierwsza rzecz to jest nawet granie po prostu na nasze granie, rozgrzewanie się na sucho. To już mówiłem też w jednym filmie. Rozgrzewka, czyli po prostu ruchy nadgarstków, żeby to rozciągnąć, aż słychać też czasem, jak strzela ten nadgarstek, jak kręcimy. Jeszcze taki jest sposób, że kręcimy nadgarstki po prostu luźne, w jedną i w drugą stronę. Bierzemy, na przykład przytrzymujemy ręką nadgarstek i teraz on troszeczkę, jedziemy po okręgu, żeby troszeczkę tutaj go ponaciągać. Drugi tak samo, jakieś takie ruchy, o, takie rozruszanie, chociaż to właściwie to jest tak, nie, sam fakt tutaj rozruszenia nadgarstka wokół tego jest jak najbardziej wskazany. Już zaczynamy wtedy ten aparat poprawiać z powrotem. Coś tam rozciągać. Tak jak mamy zajęcia z wychowania fizycznego, to najpierw jest rozgrzewka przecież, nie? Kolejna rzecz, to jak już bierzemy sobie tą gitarkę, chodzi o ćwiczenia w stylu bardziej mechanicznym, mięśniowym niż mózgowym. Oczywiście mózgowe też, ale mechaniczne w stylu pajączków. Mechaniczne w stylu grania na przykład hammer on. Ja na przykład takich ćwiczeń trochę pokażę. Ciekawe, co tu mam zapisane. Nic nie mam zapisane. Dobra, włączę przester. Ćwiczenia po prostu stricte na przykład ja sobie zapętliłem tylko ten, prawda, 1, 3, 4 i po prostu ćwiczę, staramy się, żeby grać w tempie, metronom włączamy. Oczywiście wykorzystujemy różne kombinacje tego, bo to nie chodzi o to, że tylko same palce, ale na przykład 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 4, takie rzeczy, żebyśmy właśnie na przykładzie tego pajączka po prostu. Thank you.
takie rzeczy sobie przećwiczyć. No, troszeczkę podkuślimy, bo coś mi tutaj nie pasuje. Czyli właśnie to jest bardzo ważne, żebyśmy wtedy... O, też jest tak. A, już sobie pograłem, to już łapka troszeczkę zaczyna odpowiadać na te ćwiczenia. Ważna też kolejna dawka takich ćwiczeń typu na rozciągnięcia, na przykład jeden pierwszy próg, piąty próg. Na przykład palce, bo to gram palcem pierwszym i czwartym. Pierwszy, piąty próg, palcem pierwszym i trzecim. Tak, właśnie to dopiero powoduje, że ta ręka, bo to jest bardzo nienaturalny układ, bo jeden pierwszy palec, drugi. Bardzo nienaturalny, ale to robimy celowo, żeby ta ręka się po prostu mocniej rozciągnęła, żeby tutaj te wszystkie rzeczy nam pracowały. Wtedy my to czujemy, coś tutaj się dzieje. Tak samo prawa ręka, czyli z kolei częste kostkowanie, czyli tak zwane tremolo. Czyli stawiamy nacisk na bardziej kostkowanie, mniej na zmienianie dźwięków. Oczywiście możemy coś sobie po prostu improwizować, nie wiem, w skali F. Właśnie, czyli taka zabawa, takie coś, ale właśnie też można pomyśleć sobie, że granie akordami. Jeżeli mieliśmy przerwę, to później palce też troszeczkę takie łapanie, na przykład power chordów z poprzeczką bara, czy też power chordów, powiedzmy, z tą poprzeczką, albo po prostu zwykłych power chordów, też po pewnym czasie tutaj zaczynają też ścięgna boleć, to wtedy po prostu musimy sobie przysiąść i poćwiczyć, skupić się bardziej tylko na tym, nie na tym, jaką piosenkę gramy, tylko na tym, że po prostu ćwiczymy stricte to, co nas tutaj, tutaj mięśnie te tutaj boli. No to oczywiście jak bardzo boli, przerywamy, ale staramy się tak, żeby... to wyćwiczyć, to trzymanie, ten nawet taki ruch, chociażby jak robienie samej poprzeczki i przytrzymać na następnym progu i przytrzymać, byleby te mięśnie po prostu dopracować i przytrzymać i w innym miejscu tak samo. Naturalnie kolejnym też problemem to jest to, że po prostu bolą opuszki. Jak nie graliśmy jakiś czas, to po prostu te opuszki z powrotem wracają do swojej takiej formy delikatnej dość. Im dłużej nie graliśmy, tym bardziej wrócą do tej swojej formy, takiej delikatnej, więc to też jest kolejna rzecz, po prostu bolą palce i właściwie no, wtedy jest w ogóle ciężko grać, ale ja wiem ze swojego doświadczenia, że po prostu w jeden dzień bolą, pograć na tyle, żeby je wymęczyć, naprawdę wymęczyć na przykład też bardzo dobre ćwiczenie, to jest po prostu granie bendingu. Grać dużo bendingów. Oczywiście starać się to improwizować, że niekoniecznie to musi być. Może być oczywiście takie granie, bo wtedy to zrobimy stricte bending, czyli powiedzmy prawie 100% czasu to jest ten bending, bo jeżeli improwizujemy... to nie przez 100% czasu gramy bending, tylko przez tam jakiś ułamek, prawda? Więc nawet takie pociągnięcia zwykłej struny trzeciej,
i przytrzymać. O, bardzo dobry wariant na ćwiczenie. Na przykład pociągamy o cały ton do góry i zostawiamy na jak najdłuższy czas. Tylko że robimy ten bending trzema palcami. Oczywiście nie robimy jednym. Nie robimy jednym tym, nie robimy jednym tym. Po prostu, jeżeli gram na 12 progu, kładę palce pozostałe dwa i wszystkimi trzema podciągam, wtedy też wszystkie trzy męczą się ze struną, nie tylko jeden. Wszystkie trzy się męczą ze struną i zostawiamy tak, żeby jak najdłużej po prostu ten dźwięk brzmiał. Cały czas robię bending, a przy okazji sobie ćwiczę paluszki. Więc po tym to ewidentnie po prostu zostaje ślad na palcach. To myślę, że to jest bardzo, bardzo hardkorowe ćwiczenie, ale też swoją drogą bardzo powodujące bardzo szybki powrót do kondycji właśnie po tej przerwie, bo to ewidentnie męczymy tak te palce, że one 100% szybciej zaczynają wracać do tej formy, którą mieliśmy, prawda? Do tej, że ta powłoka, że ta skóra się zrobi twardsza właśnie, tylko że robiąc takie ćwiczenia robimy, tylko męczymy to, żeby się jak najszybciej nam powiedzmy te odbudowały ta grubość tego naskórka. No oczywiście tutaj można też tych ćwiczeń dużo robić. Ja na przykład bardzo lubię takie ćwiczenia, ja to nazywam takie izolowane ćwiczenia, to znaczy, że po prostu to, co pokazywałem też na początku, biorę sobie jakiś fragment, na przykład jakiś, załóżmy, po prostu zapętlam sobie jakieś ćwiczenie, ćwiczę go tak szybko, jak mogę, najszybciej i tak długo, jak mogę też najdłużej. O, aż się też nie pomylę z drugiej strony, nie? To po prostu też powoduje, że tu zaczynamy te mięśnie troszeczkę mocniej nad nimi pracować. Oczywiście te ćwiczenia warto też robić codziennie, nie tyle, że po przerwie, po prostu codziennie, żeby wyćwiczać się w różnych technikach. Chociażby na przykład tutaj mamy takie ćwiczenie. Po prostu zapętlamy się z jednym ćwiczeniem. Tak samo na przykład to się dotyczy palców prawej ręki, na przykład jeżeli tapping tam wychodził, to później po jakimś czasie te palce tutaj strasznie bolą, jak się gra. Te paluszki tutaj też bolą, więc jak najbardziej wtedy naciskamy, robimy jakieś ćwiczenie, właśnie najlepiej zapędzić sobie jakieś to, czy takie izolowane ćwiczenie. We'll be right back.
prostu jakieś sobie. Ja tutaj, no, oczywiście posuwam się tutaj po tej strunie, prawda? Ale chodzi o to, żeby po prostu wyizolować sobie jakieś ćwiczenie i grać go do wymęczenia, po to, żeby palce te na przykład. Paluszek, o, już tutaj czuję, o, tak samo tego bendingu, o, już tutaj, mimo że ja codziennie gram, to już tutaj też czuję, aha, no to w takim razie, że troszeczkę faktycznie wypadałoby podćwiczyć tą kondycję jeszcze, a nie mówimy tutaj w ogóle o osobie, która miała przerwę na przykład tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, pół roku, więc to jest właśnie, to jest ten problem. Tak, myślę, że to są takie podstawy, oczywiście ja tu mogłem jeszcze coś pominąć w tym momencie, nie przyszło mi do głowy, po prostu nie przygotowałem się, ale myślę, że to są wszystkie, które poruszyłem dotyczące powrotu po przerwie. Dzięki za uwagę. Wpisujcie komentarze pod spodem, jakieś sugestie nowych filmów, sugestie, co pominąłem na przykład. Zasubskrybujcie kanał też, no i łapkę w górę. Ewentualnie komuś podesłać ten film, żeby mógł też się czegoś dowiedzieć. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.